Jesteśmy na miejscu. Wariat z ciebie. Za szybko jeździsz. Chcę ci zapewnić więcej emocji. Stałaś się poważną damą. Jak skręcę kark, jadąc z tobą, będę weselsza? Nie, znam lepszy sposób. Gdzie tata i Jimmy? Nie ma w tobie za grosz romantyzmu. Powinni już być. Nie martw się, muszą obejrzeć 1000 akrów ziemi. Ty nie pojechałeś, a Jimmy tak. Bo jest dobrym synem, a ja nie. Jestem nic po nim, leniem i lekko duchem. Wiesz, co mam na myśli. Szukasz kogoś? Tak. Lema Partridge'a. Znasz go? To mój ojciec. Jest w domu? Masz do niego interes? Tak. To stary przyjaciel. Nie ma go. Ogląda ziemię z panem Cartwrightem. Poczeka pan? Przyjadę później. Przekaż mu, że stary przyjaciel Stuson wpadł z wizytą. Pozdrów go od Jacka Grota. O co chodzi? Powiedz. Zdenerwował cię, tak? Nie znam go. Mój ojciec go znał. Kim on jest? Jack Grote. Stuson. Mój ojciec powiedział kiedyś, gdyby nie Jack Grote, mama by jeszcze żyła. Bonanza. Występują. Winny. Witaj, skarbie. Mieliście się dobrze bawić, a macie ponure miny. To piękny kawał ziemi. Jutro kupimy go na spółkę z twoim ojcem. Zostań na kolacji. Caroline świetnie gotuje. Jakiś człowiek cię szukał. Kto taki? Jack Grote Stuson. Jack Grote. Czy to ten, który ten sam? Chce się z tobą zobaczyć. Wiedziałem, że kiedyś się zjawi. Co zrobisz? Musisz coś zrobić. Nie martw się. Caroline mówiła, że to on był winny śmierci pana żony. Tak. To się zdarzyło 10 lat temu w Tucson. Był piękny, słoneczny dzień. Żona pojechała do miasta kupić materiał na suknię dla Caroline. Na ulicy, przed sklepem, dwaj pijani mężczyźni strzelali do siebie. Kiedy żona wyszła ze sklepu, trafiła ją jedna z kul. Ludzie stali przed sklepem i się gapili. Kiedy przyjechałem, już nie żyła. Jednym z tych mężczyzn był Grote. Byłem szeryfem w Tucson. Musiałem działać zgodnie z prawem. Mogłem jedynie zamknąć ich w więzieniu. Tak też zrobiłem.
Ale to był błąd. Trzeba było ich zastrzelić jak parę wściekłych psów. Aresztowałem ich i postawiłem przed sądem. Wierzyłem, że postąpiłem słusznie, ale to marna pociecha, kiedy stoi się nad mogiłą żony. Co teraz zrobisz? Zobaczę, co on zamierza. Nie martw się. Radziłem sobie z wieloma takimi jak on. Czas na kolację. Zostaniesz? Muszę wracać na rancho. Powiedz ojcu, że spotkam się z nim rano w urzędzie ziemskim. Dobrze. Lem opowiedział mi tę historię dawno temu. Co Grout może zrobić? Siedział 10 lat w więzieniu. Wzbierała w nim chęć zemsty i nienawiść. Trudno przewidzieć, jakie ma zamiary. To Partridge powinien go nienawidzić. Po śmierci żony oddał gwiazdę szeryfa. A swojego syna nie nauczył posługiwania się bronią. Przeszłość, przed którą próbował uciec, w końcu go dopadła. Tato, idź z tym do szeryfa. Lem Partridge jest dorosły. Spotkam się z nim rano. Namówię go, żeby sam poszedł. Pojedziesz ze mną, Hoss? Jasne. Długo będziesz zajęty? Uzgodnimy cenę i podpiszemy umowę. Załaduj wóz i pamiętaj, kup boczek. Wiem, ma być ładny i chudy. Spotkamy się w sklepie. Witaj, Wade. Gdzie ojciec? Namówiliśmy go, żeby poszedł do szeryfa. To dobrze. Chyba nie zmieniłeś zdania w sprawie sprzedaży ziemi. Nie jestem rancherem. Praca w biurze bardziej mi odpowiada. Czasem chętnie bym się z tobą zamienił. Przygotowałeś umowę. Nie wpisałeś kwoty? Jeszcze będą negocjacje. Czekam na Lema. Przyjdzie, nie obawiaj się. Już jest. Szuka pan kogoś? Lema Partridge'a. Nazywam się Partridge. Szukam innego Partridge'a, mojego ojca. Tak. Lem mógłby mieć syna w twoim wieku. Kim pan jest? Czego pan chce? Przywitać się z przyjacielem z Tucson. Jesteś Jack Grout. Poczułem się jak w domu. Znają tu moje nazwisko. Czego chcesz od ojca? Spokojnie. Bądź ostrożny. To sprawa między mną i Partridge'em. Chłopiec zadał ci pytanie. Tata nie nauczył go dobrych manier. Jesteś wścibski mały. On chce zabić ojca za to, że wsadził go do więzienia. Gniłem w więzieniu w Yumie 10 lat, marząc o tym dniu. Kiedy Partridge otworzy te drzwi, wpakuje mu kulę prosto w brzuch. Niech nikt nie próbuje mnie powstrzymać. Nawet ty, chłopczyku. Odłóż broń na stół.
Groot, to stara historia. Dlaczego do tego wracasz? Wtedy miałeś szczęście, wsadzili cię za kraty. Teraz czeka cię stryczek. Wyjedź z miasta i o wszystkim zapomnij. Wtedy to był wypadek. Tym razem to będzie uczciwa walka. Obaj sięgniemy po broń. Ale tylko ja wyjdę stąd żywy. Nie będzie walki. Partridge od 10 lat nie nosi broni. Wie, że jestem w mieście. Na pewno będzie miał broń. Nie nosi broni. Jeśli do niego strzelisz, nie zdążysz nawet dojść do drzwi. Znam Partridge'a. Będzie miał rewolwer. Wy dwaj. Pod ścianę. Manu! Siadaj. Co się stało? Zastrzelił Jimmy'ego. Powinienem był go zabić. Zaprowadźmy go do szeryfa. Będzie mi tu wygodnie, szeryfie. Lepiej niż w Mamrze. Przytulna cela. Właśnie. Nie załatwiłem Partridge'a, ale zabiłem jego syna. Teraz niech on cierpi tak jak ja przez 10 lat w Yumie. Czeka cię stryczek, nie sądzę. Chłopak sięgnął po broń, mam na to dwóch świadków. Wielu świadków potwierdzi, że chciałeś zabić Lema Partridge'a, draniu. W waszym stanie nie wieszają za zamiar zabójstwa. Pilnuj go, Roy. Chłopak nigdy nie tknął broni. Zakazałem mu. Wszyscy o tym wiedzieli. Nie mogliśmy nic zrobić. Naprawdę nic? Próbowałem go powstrzymać. O co mu chodziło? Stracił syna. Wiem. Uważa, że stchórzyliśmy? Nie. Chciał powiedzieć, że gdyby któryś z nas spróbował powstrzymać Groota, może jego syn miałby szansę. Rozwaliłby nam łby. Nie chcę być martwym bohaterem. Dokąd poszedł? Nie wiem. Witaj, Lem. Gdzie on jest? Nie rób głupstw. Pakujesz się w kłopoty. Otwieraj. Powiedziałem, otwieraj. Dobrze. Pospiesz się. To tak walczysz? Strzelasz do bezbronnego? Szkoda, że nie zabiłem cię 10 lat temu. Nie powtórzę już tego błędu. Rzuć broń.
Puść. Nie dość złego zrobiłeś? Jeśli go teraz zabijesz, nie będziesz lepszy od niego. A on? Za to, co zrobił, odpowie przed sądem. Tak jest, Partridge. Stanę przed sądem. Daj mi szansę. Chcę uczciwej walki. Nie pozwolę na to. Zapomniałeś? Sam byłeś kiedyś szeryfem. Byłeś tam i pozwoliłeś mu zabić mego syna. A teraz go bronisz. Gdyby to był twój syn, postąpiłbyś tak samo? Jesteś winny. Wade też. Winny, jakbyś to ty pociągnął za spust. Ben, on tak nie myśli. Zwrócimy mu broń, jak ochłonie. Tato, wracamy do domu. Brakuje mi słów. To był dobry chłopak. Nigdy nikogo nie skrzywdził. Tato miał 18 lat. Tak wcześnie odszedł. Przepraszam za spóźnienie. Chcemy pożegnać twojego syna. Już na to za późno, tato. Zawsze miałem cię za godnego szacunku człowieka. Ale od dziś uważam cię za tchórza, który przyglądał się bezczynnie, jak zastrzelono mojego syna. Pan Cartwright nie jest winny śmierci Jimmy'ego. Człowiek, który przygląda się bezczynnie, jak czynione jest zło, jest tak samo winny, jak ten, który zło czyni. Nie zagłuszysz wyrzutów sumienia, roniąc łzy nad grobem mojego syna. Nie chcę cię tu widzieć. Lem, jesteś moim przyjacielem. Już nie. Przestałeś nim być, kiedy pozwoliłeś mojemu synowi sięgnąć po broń. Nigdy nie widziałem taty w takim stanie. Bardzo to przeżywa. Znali się z Partridge'em od wielu lat. Był dla Jimmy'ego jak wuj. Tata naprawdę czuje się winny śmierci chłopca. Nie rozumiem tego. Nie może się pogodzić z oskarżeniami. Tata chyba wie, że to nie jego wina. Czuje się winny, że nic nie zrobił. Możemy mu jakoś pomóc? Spróbujemy. Może uda nam się udowodnić, że nie mógł powstrzymać zabójcy. Tato, mam pomysł. To nic nie da. Nie mogłeś temu zapobiec. Nie wiem. I nigdy się nie dowiem. Jest na to sposób. Jaki?
Wiem, jak rozwiać twoje wątpliwości. Witaj, Wade. Cześć, Ben. Joe, Adam, czym mogę służyć? Może to wyda się dziwne, ale chcemy odtworzyć przebieg wydarzeń. Dokładnie, krok po kroku. Bez użycia broni. Gdzie stałeś? Tam, przy biurku. Joe, stań tam. Gdzie był twój rewolwer? Na stole. A gdzie pan stał? Obok Bena. Jaki to ma sens? Zaraz pan zrozumie. Gdzie był Jimmy? Siedział na tym krześle. A Groat? Stał przy oknie. Po co to wszystko? Chwileczkę. Jak to było? Groat stał tu, gdzie ty teraz. Trzymał broń. Wyjrzał przez okno. Opuszczał roletę. Jimmy sięgnął po mój rewolwer. Zobaczmy, co się stanie. Widzisz? Nie zdążyłbyś. Może Groat nie byłby tak szybki jak ty, a ty nie byłbyś tak szybki jak ja. Nie wiem. Nie mam pewności. Nie sięgnąłem po broń przed Jimmym. Gdybyś to zrobił, już byś nie żył. Nie miałeś żadnej szansy. Nie rozumiesz. Nie byłeś na moim miejscu. Jakiego dowodu jeszcze ci trzeba? Dzięki. Jedźcie do domu. Mam coś do załatwienia. Ojciec w domu? Nie. Gdzie jest? Nie wiem. Co się stało? Ojciec nigdy taki nie był. Nie płacz. Powiedz, co się stało? Po pogrzebie ojciec wyjechał i wrócił w nocy. Nie jadł kolacji, kazał mi iść spać. Całą noc słyszałam jego kroki. Całą noc? Tak. Zdrzemnęłam się trochę, ale on ciągle chodził. Nie mogłam tego znieść. Nad ranem weszłam do jego pokoju. Czyścił strzelbę. Przepraszam, zachowuję się jak dziecko. Wiele przeszłaś. Ojciec coś ci powiedział? Nie. Chciałam odebrać mu strzelbę. Odepchnął mnie. Pierwszy raz w życiu to zrobił. Był wściekły. Mężczyźni robią czasem w złości rzeczy, których potem żałują. Nie był sobą. Spojrzał na mnie i odjechał. Usłyszałam stukot kopyt. Kiedy to było? Kilka godzin temu. Muszę jechać. Panie Cartwright, nie rozumiem tego.
Kiedy zginęła mama, ojciec przestał nosić broń. Teraz, kiedy zginął mój brat, ojciec znów zaczął ją nosić. Człowiek dręczony żalem przestaje jasno myśleć. A jeśli ojciec zabije Grota? Grot siedzi w areszcie. Szeryf Coffey i ja jesteśmy przyjaciółmi twego ojca. O nic się nie martw. Dziękuję. Jadłaś coś dzisiaj? Zrób sobie coś smacznego. Ma strzelbę, jest tak rozjuszony, że może zrobić wszystko. Myślisz, że tu przyjdzie? Chcę jego głowy. Ale pan mnie obroni, panie Cartwright. Jest pan prawym obywatelem. Szeryf też nie pozwoli zabić bezbronnego więźnia. Spójrzcie na tego bohatera z rewolwerem u boku. Ale wczoraj nie popisał się pan odwagą, panie Cartwright. Znajdź Lema. Przemów mu do rozsądku. Nie może mnie pan zostawić. On mnie zabije. Nie możemy go zostawić samego. Mój zastępca jest w Carson. Możesz tu z nim zostać? Dobra. Nie bądź dla Lema zbyt surowy. Bardzo mi miło. Pilnuje mnie główny świadek obrony. W sądzie będę zeznawał przeciwko tobie. Musisz mówić prawdę. Taki porządny obywatel nie będzie kłamał. Będziesz wisiał, Grout. Tak czy inaczej. Jak to? Odłóż strzelbę. Odsuń się, bo ciebie też zabiję. Nie zrobisz tego. Masz broń. Powstrzymaj mnie. Liczę do trzech. Odejdź albo wyjmij rewolwer. Jeden. Nie bądź głupcem. Dwa. Opamiętaj się. Trzy. To w więzieniu. Następnym razem cię zabiję, więc celuj tak, żebyś zabił. Chciał zastrzelić nas obu. Nic ci nie jest? Nic. To powierzchowna rana. On chciał cię zabić. Mógł to zrobić, ale nie zrobił. Wciąż uważa, że jesteśmy winni? Może jesteśmy winni. Na czym polega nasza wina? Że nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy byli zrobić. Jesteśmy tylko ludźmi. Czy to nasza wina? Wszystko w porządku? Gdzie Lem? Uciekł. To poważna sprawa. Mogę zrozumieć, że chce się zemścić na zabójcy syna. Ale żeby strzelać do niewinnych ludzi, to już za wiele. Co masz zamiar zrobić? Zorganizuję obławę. Znajdziemy go. Chyba nie pojechał do domu. Lem Partridge to mój przyjaciel. Nie zrób mu krzywdy. Pozwól mi go poszukać. Rób co chcesz, Ben, ale to mój obowiązek. Usiłował zabić człowieka, a ciebie postrzelił. Muszę go złapać.
Ojciec wrócił? Nie. Do widzenia. Zrobić jajecznicę? Pora kolacji dawno minęła. Nie jestem głodny. Poszukajmy taty. Nie ma sensu kręcić się po okolicy. Tata wie, że znajdzie nas na ranczu. Nie daje znaku życia. Przestańmy się martwić. Zjedzmy coś. Róbcie, co chcecie. Jadę szukać taty. Wszyscy nie możemy go szukać. Hoss zostanie. Ty jedź na pobliskie rancze, ja pojadę do miasta. Rozchmurz się. Jajecznica poprawi ci humor. Szeryfie, zostaw papiery i dołóż drewno pieca. Przemarzłem na kość. Niedługo pójdziesz tam, gdzie się nie marznie. Tej, ten Cartwright. Wielcy ludzie z małej dziury. Sędzia mnie uniewinni. Wyjdę stąd wolny. Tak myślisz? Właśnie tak. Zabiłem chłopaka w obronie własnej. Dobrze o tym wiesz. Coś ci powiem o naszej małej dziurze. W ławie przysięgłych zasiądą ludzie stąd. Wszyscy wiedzą, że Jimmy Partridge nigdy w życiu nie wziął broni do ręki. Świadkowie zeznają, że chciałeś zabić Lema Partridge'a. Zeznają też, że Jimmy sięgnął po rewolwer, bo chciał bronić swojego ojca. A ty zastrzeliłeś chłopaka. W obronie własnej, stary capie. On sięgnął po rewolwer. Jak to udowodnisz? Nie dotknął go. Mam dwóch świadków, bardzo szacownych obywateli tej dziury, którzy to potwierdzą. Za dużo gadasz. Chłopak wiedział, że mogę go zabić. Po co sięgnął po broń? Bo kochał ojca i podjął ryzyko. Wszyscy mieszkańcy tej dziury to wiedzą. Piękne słowa w ustach mądrali, ale one nic nie znaczą. Odsuń się, podam ci posiłek. Przemarzłem na kość. Taki szlachetny człowiek i tak traktuje więźnia, pozwala mu zamarznąć na śmierć? Owiń się tym i stul gębę. Po kocu łażą pluskwy. Dopiero co był prany. Patrz, łażą po nim. Pokaż mi choć jedną. Dzięki za wykład, Mondralo. Jeden mądrzejszy od drugiego. Ale udał nam się, szeryf. Jak mogłeś się tak zbłaźnić? Co z ciebie za szeryf? Bardzo cierpiący. Twoje gadanie mi nie pomaga. Moja głowa. A co z moim życiem? Dla ciebie ważne są papiery i świadkowie. Przestań. Wykonywałem swoją pracę. Nie mogę tego pojąć. Wczoraj pracowałem spokojnie w swoim biurze, a dzisiaj jakiś zbir chce mnie zabić. Nikt nie czyha na twoje życie. Wiesz, co zrobił nasz mądry szeryf? Roy? Nie mogłem go znaleźć. Czy obława... Co mu się stało? Ten idiota pozwolił Groutowi uciec. Nie. Jestem kretynem. Tak mnie podszedł. Walnął mnie w łeb moim rewolwerem, a tyle lat radziłem sobie z przestępcami. Groat na wolności, Partridge biega ze strzelbą.
Będzie strzelanina. Ktoś może zginąć. Martwmy się o siebie. Nie tylko oni mogą zginąć, my też. O czym ty mówisz? Wie, że będziemy świadczyć przeciwko niemu. Zabije nas. Nonsens. Nie będzie sobie nami zawracał głowy. Jest zabójcą, a my świadkami zabójstwa. Potrzebuje nas żywych. Będzie szukał swojego wroga. Lema Partridge'a. Tak. Pojedzie do jego domu. Caroline jest tam. Sama. Musimy tam jechać. Idź do lekarza. Ty pojedziesz ze mną. Ja mam być tam, gdzie będą strzelać? Nie ma mowy. Co tu robisz? Martwiliśmy się, szukałem cię w mieście. Szeryf powiedział ci o Groucie. Tak. Powiedział też, że tu będziesz. Spotkałeś kogoś po drodze? Ani żywej duszy. Spokojnie tu. Sprawdź stajnie. Są tylko konie Partridge'a. Ona jest w domu. Niepotrzebnie się martwiłeś. Kto tam? Ben Cartwright. Wszystko w porządku? Tak. Co się dzieje? Nic. Ojca nie ma. Zaczekaj. Wejdź, Adam. Caroline, boisz się czegoś? Mnie, bohaterze. Połóż broń na stole. Ty też. Obaj pod ścianę. On czeka na ojca. Zabije go. Jest mądrzejsza od brata. I ładniejsza. Zabiłeś mu syna. Czyjej krwi jeszcze chcesz? Jego. Krew się poleje, jak tylko on przekroczy próg. Jak mam wisieć, to się zabawię. Każę mu się czołgać. Chcę zobaczyć lęk w jego oczach. Niech mnie błaga. Skąd wiesz, że dziś wróci? Mam bardzo dużo czasu. Cofnąć się. Witaj, skarbie. Wow.
Co tu robicie? Rzuć strzelbę. Długo na ciebie czekałem. Szeryf cię nie upilnował. Nikt i nic mnie nie powstrzyma, póki z tobą nie skończę. Podejdź do kominka. Nie załatwię tego szybko. Czekałem na to długie lata. Chcę się nacieszyć. Chodź tu, mała. Uparta jak cała rodzina. Możesz skończyć jak twój brat. Rób, co ci każe. Robi się coraz ciekawiej. Jak wczoraj, kiedy wszedłeś do biura. Kim jesteś? Co o tym wiesz? To mój syn. Powiedziałem mu. Twój ojciec, prawy człowiek. Opowiedział ci, jak go strach obleciał? Kiedy przyjechałem do tego uroczego miasteczka, coś mnie nagle natchnęło. Zapragnąłem zostać równie prawym obywatelem jak twój ojciec. Trzeba być prawym człowiekiem, żeby strzelić chłopcu w plecy? Nie zirytujesz mnie. Strzelałem w obronie własnej. Twój ojciec to wie. Tak to nazywasz? W obronie własnej strzela się do przeciwnika stojącego twarzą w twarz. Dam Partridge'owi równe szanse. Niech weźmie broń. Równe szanse. Chłopcu też je dałeś? Nawet nie rozumiesz, co to znaczy. Mądrzysz się, jak twój ojciec. Też chcesz być taki prawy? Czy możemy się równać z tym prawym obywatelem? Jakbyśmy go mieli na muszce, to by tak nie mówił. Sprawdźcie mnie. Gadać jest łatwo. Słuchajcie, jeszcze słowo, a będzie po niej. Ty bestio. 10 lat więzienia z każdego zrobi bestię. Strzeliłbyś jej w plecy jak Jimiemu. Wiesz, byłeś przy tym. Teraz rozumiem, Ben. Nie wiedziałem, jak było, ale teraz już wiem. Zamknij się. No, rusz się. Zabiłeś już jego żonę i syna. To nie była moja kula, byłem pijany. To był wypadek. Gdyby nie była żoną szeryfa, nie gniłbym w więzieniu. Zginąłbyś na miejscu, miałeś szczęście. 10 lat odsiadki to szczęście? Sprawdź swoje szczęście. Stój. Nie strzelaj. Na co czekasz? Zabij mnie. Adam, jedź po szeryfa. Dobrze zrobiłeś. Twój syn miał wziąć moją córkę na przejażdżkę. Pewnie to zrobi. Dzień dobry, Wade. Witaj, Ben. Akty własności ziemi. Dał nam dobrą cenę.
Zgodnie z literą prawa. Wszystko się zgadza. Jestem wdzięczny losowi. Mimo że doświadczyłem wiele smutku, mam za co dziękować. Odzyskałem prawdziwego przyjaciela. Dzięki, Lem. Jedź obejrzeć swoją ziemię. Zrobię to. Dzięki, że przyjechałeś, Wade. Nie ma sprawy. Myślisz, że byliśmy winni? Sam mówiłeś. Jesteśmy tylko ludźmi. Caroline, nie zatrzymuj zbyt długo mojego syna. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Jadwiga Cichocka. Czytał Marek Ciunel.